Good morning everybody. Dzień dobry. Jen, dobra? Czy I say it right? Dobrze powiedziałem? Was it a good pronunciation? Dobrze wymówiłem to? I hear somebody giving applause, only, ktoś, only one person. To jest klaska, to tylko jedna osoba. <laughs> so it must not have been very good. Może chyba nie za dobrze to powiedziałem. Did you have a good night's rest? Dobrze spaliście? Did you sleep okay? Tak. Oh, i went back to the hotel last night and i slept for two hours i was very tired do hotelu, tylko przez i just passed Taki out zmęczony. immediately I po od razu and then two hours later i woke up wide awake ready for dinner <laughs> <Gotowy na kolację. laughs> i'm in the wrong time zone Bo po it's just very good to be with you again this morning. Jest was rano. Just an announcement before we get started. Zanim coś wam tutaj On powiedzieć. the table, in the foyer, I have placed a number of items. Tam na znajduje się kilka rzeczy, które You'll find various different kinds of DVDs. I'm sorry, they're all in English. And also a couple of publications. I różne inne publikacje. And all of these are free. I wszystkie one są za darmo. I just brought them with me to share with anybody who could benefit from them. Po prostu wziąłem ją, żeby się z nimi podzielić. And uh, I don't have enough for everybody. So I would suggest that you take advantage of the fact that they are there, but don't leave the building right now. <laughs> nie mam wystarczającej ilości dla każdego, ale chciałbym was zachęcić, żebyście skorzystali z tych płyt, ale jeszcze nie wychodźcie. I'd like to begin with a word of prayer. I know we've already prayed, but I just want to pause again to pray. Chcemy rozpocząć modlitwą. Wiem, że już modliliśmy się, ale jeszcze raz chciałbym, żebyśmy wszyscy pomodlili się. Oh, I see you always stand up, right? Okay. Widzę, że wstajecie do modlitwy świetnie. I'll stand as well. Ja też będę stał. Father, we want to thank you this morning for your love and grace. Ojcze, pragniemy Ci dziękować dzisiaj rano za Twoją miłość, za Twoją łaskę. Lord, we want to know you better than we have before. Please, dear God, open our minds and also our emotions to you. Boże, otwórz nasze umysły i nasze uczucia na Ciebie. Help us to understand, but also to deeply appreciate the beauty of your character and may your word be clear to our understanding this morning in jesus' name amen amen you may be seated i want to begin this morning by telling you about the absolute worst summer of my life it was very, very terrible. One but the strange thing about it was that it turned out in the end to be the best summer of my life. i was only 14 years old. and to that point in my life, i had grown up in one city. i was raised from birth. in Los Angeles, California. Wychowywałem się w Los Angeles w Kalifornii. It's all I knew. I to był cały świat, który znałem. All of my friends were there. Tam miałem wszystkich przyjaciół. The beach was there. Tam była plaża. My girlfriend was there. Moja dziewczyna tam była. It's all I knew. To było wszystko, cały mój świat. I was familiar with Los Angeles. Ja znałem dobrze Los Angeles. And suddenly, out of nowhere, without my permission. I nagle, ni stąd ni zavant, bez mojej zgody. My mother came home one day. Maja mama wróciła do domu pewnego dnia. And she I said, "Tay, we are moving." Przeprowadzamy się.

I have friends. Ja mam tu przyjaciół. I'll move in with one of my friends. Będę mieszkał friends. u kogoś z moich znajomych. have days one friends will let you move in. Ona mówi, dobra, w takim razie masz dwa dni na to, żeby znaleźć takiego przyjaciela, który pozwoli ci się wprowadzić do niego. And she smiled. I uśmiechnęła się. Two days later, we were in the truck driving north. Dwa dni później jechaliśmy na północ. And so we were at our new home in a new neighborhood. A więc zamieszkaliśmy w nowym domu, w nowym miejscu, completely unfamiliar.: który był dla mnie zupełnie nieznany. It was the summer. I to były wakacje, lato. In the United States, that means there is no school. I to znaczy w Stanach, że nie ma szkoły. For three months, June, July and August, no school.: I understand. is it it the same in? Poland? Czy w Polsce jest tak samo? No Two no, months no. Only two months. Tylko dwa miesiące macie w Polsce? Oh, who has the better situation? To kto jest w lepszej sytuacji. <laughs> I think this is why Americans have lower IQs. Myślę, że to jest powód, dla którego Amerykanie mają troszeczkę niższe IQ.: It was the summer when we moved. To, były, to było lato, kiedy się przeprowadzaliśmy. And I didn't know anybody. I ja zupełnie nikogo tam nie znałem. When you are a teenager, you are very dependent on your friends. Gdy jeszcze się nastolatkiem, to człowiek bardzo polega na swoich przyjaciołach tak. We're in a new neighborhood and I was walking on the streets. Więc byśmy w tym nowym miejscu chodziłem sobie po ulicach and riding my skateboard some days. Jeździłem na swojej deskce And I could see the other teenagers in the neighborhood. No i widziałem innych nastolatków w okolicy. Are very intimidating. Wiecie, nastolatkowie to taka grupa, która potrafi poddenerwować kogoś. All of them knew each other. They were all friends, and I wszyscy, was a new kid in the neighborhood. Oni się wszyscy znali, byli przyjaciółmi, a ja byłem kimś nowym w tym środowisku. So I was very nervous. Więc czułem się bardzo taki poddenerwowany. I a whole month went by. I cały miesiąc minął and not one of them spoke a word to me. I nawet Nikt, żaden z nich nawet nie zamienił słowa ze mną. As tak przechodziłem albo jeździłem na tej swojej desce, to oni tylko patrzyli na mnie, coś tam szeptali sobie do ucha i patrzyli na mnie dalej. two months went and spoke to me. Minął kolejny, kolejny miesiąc, czyli dwa miesiące i nikt Just się do mnie nie odezwał. Tylko się patrzyli na mnie i coś tam sobie szeptali do ucha. finally three months went by and one young man my age he began to speak with me he told me his name i told him my name we began to ride skateboards together in california where i am from there is a lot of skateboarding W Kalifornii, skąd pochodzę, ludzie jeżdżą na deskach bardzo często. Ja dorastałem w takich warunkach, gdzie sobie jeździłem na desce w takich basenach bez wody i na innych rampach. So this young man, he said to me, "I know some empty pools. I know some halfpipes, and you can go riding with me." So we became friends. Itan woda, kopa, gwiazdym powiedział. Słucha, ja znam takie fajne miejsca, gdzie możemy sobie jeździć. Tam nie ma wody w tych basenach, są rampy, świetna. And then one week before the school year would begin, i na tydzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, he said to me, "We're going to have a party." Powiedział mi, słuchaj do będzie you want to come? it's at my friend's house. To u and everybody will be there, all of our friends. maybe 100 people. it's the end of the summer party right before the school year begins. i told him, i said, i don't know anybody. i feel kind of nervous. i, I, I don't want to go somewhere. in somebody's house if i'm not invited by the people who own the house Ja, mówię, słuchaj, wiesz co, no nie wiem, no ja tych ludzi w ogóle nie znam. Czuję się trochę podenerwowany. Nie chcę się wpraszać do kogoś. Wolałbym, żeby ten ktoś mnie osobiście zaprosił. That was long. Ja, years was long time. O, oh, okay. So he said, no problem, it's my friend, you can come. słuchaj, nie ma problemu, to jest mój kumpel, możesz na pewno przyjść. So i was very nervous, but i went to the party. No więc byłem troszeczkę pod, no, poddenerwowany, house, ale poszedłem na tę imprezę. No więc jak tam tylko wkroczyłem, to tam po prostu było mrowisko młodzieży. And I was nervous, so I went and I found the sofa, the couch, and I just sat down. Ponieważ czułem się poddenerwowany, usiadłem sobie na kanapie. I just sat I sam siedziałem tam. and the door would open the front door of the house open and close open and close with people coming and going and as i sat there alone feeling nervous i couldn't move i was frozen finally my new friend he saw me and he came and he sat next to me No i wreszcie ten mój nowy przyjaciel przyszedł, usiadł przy mnie. And the two of us, teenage boys, sat there together, silent. No i my, we dwaj siedzieliśmy obok siebie, milcząc. Just looking at one another, and then looking at the people, looking at each other, looking at the people. Tak po prostu patrzyliśmy trochę na siebie, trochę na ludzi, trochę na siebie. But I was in a very strategic position on this sofa. Ale znajdowałem się bardzo strategicznym miejscu. Because from where I was sitting, I could see the door. Ponieważ tam, gdzie siedziałem, widziałem doskonale drzwi wejściowe. Czy jest ktoś taki tutaj, kto lubi obserwować ludzi? Lubicie tak z, z dystansu obserwować ludzi? This is me. Ja taką osobą właśnie Lubię analizować, lubię obserwować. so people are coming and going, coming and going. one hour goes by, two hours go by. it's very boring. after a while, i just want to leave. but then suddenly the door opened one more time. it seems in my memory that the door opened slowly. I tak jak, o tym, tak jak pamiętam to te drzwi tak wolno się otwierały. the most beautiful creature I have ever seen in my life through the door. I najpiękniejsza istota jaką kiedykolwiek w życiu widziałem wkroczyła przez te drzwi. I ja po prostu byłem I sat there looking. I couldn't even blink. My mouth was hanging open. I was just looking. I said to my friend, I said, Who is she? He looked at me and he said, Don't get any ideas. She is out of your league. On Spojrzał na mnie i powiedział: Słuchaj, nawet nie myśl o tym, bo ona to, to, nie, to nie jest twój poziom w ogóle. She is so popular, you will never get near her. Ona jest tak popularna, że nawet do niej się nie będziesz mógł zbliżyć. I'm still looking. A ja tak patrzę. Wow, wow. She is so beautiful. Jaka ona piękna. I said, do you know her name? Mówię, Wiesz, he said, Yes, I know her name. Everybody knows her name. No jasne, wie, he said, You are crazy. You are here, she is here. Have you looked in the mirror? He said to me. <laughs> you are no match for her. I said, That is for her to decide, not you. Mówię, to tym, so I said you're my friend you need to introduce us Mówię, kumplem, proszę, So we got up and we walked across the room And, and I found myself standing right in front of her ja nią, And he told her my name no jej, And so briefly like that she just and was gone <laughs> Takiej sekundzie tak spojrzała i nagle odeszła. I don't think she even got eye with me. Wydaje mi się, że nawet nie spojrzała mi w oczy. She wasn't rude. Ona nie była no, niemiła. nie miła. Her friends hmm. were laughing about something and called her over. Po prostu jej przyjaciele śmiali się z czegoś i zawołali ją, żeby przysiądła. So Więc tak znowu ją obserwowałem z pewnego and dystansu and where she would go in the room. i starałem się przewidzieć, gdzie ona następnie, się pójdzie w, w tym pokoju. i <laughs> szedłem za nią. And she would arrive and I, would say, Hi. I ona nagle przychodziła i mówi: Cześć. Remember, y, Poznaliśmy się wcześniej, pamiętasz? No, she said, I don't remember. Nie, nie pamiętam, mówi. I poszła znowu dalej. I tried to have connection with her. Nothing, nothing, contact, nothing. Z and then the party was over. And the school year began. I się rok and I went for my first day of school. I na dzień nowej and when I went into the math class, there she was. Tam była. Again. Znów. And so I went to sit by her. Więc sobie przy niej, and the teacher made an announcement. I pewne the teacher said, "As the school year begins." I mówi tak, Gdy rok się and he pointed to her. I na nią, he said, "She will get an automatic A." And she will be the tutor to help anybody in the class. I będzie taką osobą, która będzie pomagała innym osobom potrzebującym pomocy z matematyki. Oczywiście, ja od razu podniosłem rękę. Powiedziałem: I Ja potrzebuję pomocy. Ja nic z matematyki nie rozumiem. It's very to jest takie trudne przecież. I need to begin with just the basics. Ja muszę zacząć od podstaw. And then move up from there. It will probably take the whole school year. To pewno zajmie cały rok szkolny, żeby nadrobić te zaległości. So she became my math tutor. Więc ona zaczęła mnie uczyć matematyki. After a few sessions, po paru takich zajęciach, she said to me, powiedziała mi, with a smile. z uśmiechem. She said, you know all of this math, don't you? Ona mówi tak, ty przecież znasz to wszystko, prawda? no. A ja mówię nie. No nie, no no nie wiem, no nic tego nie rozumiem. said Ona mówi, ty kłamiesz. Why did you say that you need me to help powiedziałeś, że potrzebujesz mojej pomocy. I tak zaczął się nasz związek. have married for years. A teraz już jesteśmy małżeństwem od 30 lat. So, my friend was wrong. <laughs> pomylił, and I am a very lucky man. Ja but why do I tell you this story? Czemu o tym wam For a very good reason. Z I want to ask you a question. Zadać wam Think very carefully with me. Tak As a teenage boy, jako... sitting on that sofa, looking at the girl walking through the door. I was experiencing something. Jako nastolatek, wtedy na tej kanapie jak, jak siedziałem i obserwowałem tą dziewczynę jak wchodzi przez te drzwi. I confess that it was very immature, To owszem uznaję, że to było takie mało dojrzałe. i oczywiście potrzeba było czasu, żeby to moje uczucie dojrzało. was experiencing Ale czegoś doświadczyłem. I was experiencing what I'm going to call the power of attraction. To to co nazwę przyciąganiem, mocą przyciągania. I experienced it again a few years later. parę lat później znowu doświadczyłem tego. After we were married, we had the blessing of our first baby girl. Po spotkało nas to błogosławieństwo, że urodziło nam się pierwsza córka. I held her in my arms. Trzymałem w swoich dłoniach. And I looked Patrzyłem na to dziecko, and I experienced again this overwhelming sense of love for this child. I znów doświadczyłem takiego niezwykłego poczucia miłości dla tego dziecka. And then again, with our baby boy. I to samo się powtórzyło, kiedy narodził nam się synek. I held him in my arms, I looked at him. Trzymałem go w moich dłoniach, patrzyłem na niego.

Taka, taka sytuacja, w której bardziej kochacie kogoś niż własne życie, własne istnienie nawet. Is very to, to, jest, to jest rzecz, która ma wielką moc. As a boy, I was very jako nastolatek byłem zawsze taki niespokojny. I was an introvert. Byłem introwertykiem. I was very shy. Byłem bardzo nieśmiały. And I, was frozen on the sofa. I tam na tej kanapie po prostu mnie zamroziło. But when I saw her, I had courage. I stood up, Wstałem. I walked across the room, I was motivated. Byłem Something was moving me coś, inside. Coś mnie do niej. Over the years I have experienced the same kind of motivation, the same kind of drive to do things for my children. I To samo przez te wszystkie lata doświadczam, jeżeli chodzi o moje dzieci, coś mnie przeciąga do tego, coś mnie e, popycha w tym kierunku. Now, I want you to look with me at Scripture, maybe in a new light. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Słowo Boże w zupełnie nowy sposób.: with the book of Hosea, Zaczniemy w, księ w księdze Ozaza. I we will see something very powerful. I tu zobaczymy coś niezwykłego. Spójrzmy na rozdział 3 i werset 1. Ozeasz 3 i werset 1. Potem Pan rzekł do mnie: Idź, pokocha jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela. Chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. This is very strange, isn't it? This is to bardzo dziwny tekst, prawda? Tu widzimy, jak Bóg mówi do instructions i pewne polecenia mu daje. Mówi Ozaaszu, chciałbym, żebyś coś zrobił. To bardzo dziwne. Wszyscy inni prophets isaiah jeremiah ezekiel daniel all of them god gave them visions and dreams and then they were to write what they saw in their visions and dreams they received prophecies that were separated from their experience Nie dotyczyły bezpośrednio ich własnego doświadczenia. But Hosea is different. Ale w Ozażu jest coś innego. God says, Hosea, I'm not going to give you a vision or a dream. Bóg mówi do Ozażu, wiesz, nie dam ci wizji ani snu. I'm going to ask you to enact an experience. Ale chciałbym, żebyś coś doświadczył. Hosea, I want you to do something. Ozażu chciałbym, żebyś coś zrobił. Hosea, do you see that woman? O Zaszu, czy widzisz tą kobietę? Chciałbym, żebyś się w niej zakochał. I want you to love her, Hosea, and she will commit adultery over and over again, but I want you to continue loving her. Chciałbym, żebyś ją pokochał, Zaszu. Ona będzie cię zdradzać raz po raz, ale chciałbym, żebyś wciąż ją kochał. a painful experience. To za bolesne doświadczenie. But then God makes his point. Ale potem Bóg wyjaśnia dlaczego. Zauważyliście to w wersecie pierwszym? Hosea kochaj tą kobietę mimo że będziecie zdradzać, bo to jest tak jak moja miłość do Izraela. This is what we like To w teologii się nazywa paralelizmem. To są dwie takie rzeczy, dwa wątki, które równolegle ze sobą idą. They are comparable to one another. Można je ze sobą porównywać. God telling Hosea to experience something. Bóg mówi o żeby czegoś doświadczył. Fall in love. Żeby się zakochał. Experience the pain of bólu niewierności. And then tell my people A potem, do ludu, mówi. that this is very much like my experience with Israel. It's very, very interesting. This is an Old Testament description of the sin problem. Jest to taka, taki opis problemu grzechu w Starym Testamencie. We are accustomed do tego, żeby definiować grzech jako przestępstwo przeciwko prawu. If I ask you the question, what is sin? Gdybym wam pytanie, co to jest grzech? What Bible verse immediately comes Jaki werset biblijny od razu wam się nasuwa na myśl? Yeah, yeah, first John chapter 3 4 or, chapter four, verse three, one or the other. list Jana i tam gdzie pisze tak, że grzech jest przestępstwem zakonu. Mm. Of the law. Grzech jest przestępstwem zakonu. And this is true. I oczywiście jest to prawdą. But what is the law? Ale czym jest zakon? In a single word. W jednym słowie. What is the law? Czym jest zakon? Yes, God's love. Oczywiście. Romans thirteen verse 10, Love is the fulfilling of the law. Rzymian 13 werset 10, że wypełnieniem prawa jest miłość. To jest Boża miłość. So think about this. The law is an external list of commandments that is a reflection of the heart of God. Prawo jest czymś, co jest oczywiście nakazami różnymi, które odzwierciedlają to, co naprawdę jest w sercu Bożym. If a man a to his lover, Gdy mężczyzna napisze list do swojej e, kochanki, the letter is a reflection of his heart. To ten list będzie odzwierciedlał to, co jest w jego sercu względem niej. The law of God is a reflection. Of his character, of his heart, of his thoughts, of his feelings. To samo jeżeli chodzi o prawo Boże, ono jest odzwierciedleniem jego myśli, jego uczuć? It is a revelation of his love. Jest ono objawieniem jego miłości. So when the Bible says sin is transgression of the law. Więc jeżeli Biblia mówi, że grzech jest przestępstwem, Założu lub prawa. It means something deeper than breaking rules on tables of stone. To oznacza coś więcej niż po prostu łamanie pewnych zasad, które zostały zapisane na e, tablicach kamiennych. Sin is not merely to break the law. Grzech It is to break God's heart. Grzech to nie jest tylko łamanie prawa, ale to jest łamanie serca Bożego. the violation of God's love. To jest przekraczanie miłości Bożej. of the integrity of the relationship. To so, jest złamanie tej integralności tego związku. the Old Testament in Hosea, A więc Stary Testament właśnie w Księdze Ozaasza God gives a parable if you will a living story in the experience of hosea to illustrate what sin really is tutaj pokazuje taką historię, która czym naprawdę jest. god says hosea i want you to experience love for this woman and she will be unfaithful Do niej a ona będzie niewirna tobie. And Hosea you will feel the pain of her unfaithfulness. A ty poczujesz ten ból tej niewierności. Hosea, when you feel the pain of rejected love. I gdy Ty poczujesz ten ból tej odrzuconej miłości, tell my people that is what it's like to be God. Powiedz mojemu ludowi, że to jest właśnie to uczucie, które ja mam jako Bóg. is the of a relationship. A więc grzech tak naprawdę jest rozpadem pewnego związku. not merely breaking rules. To nie jest tylko łamanie zasad. breaking the relationship. To jest to jest niszczenie związku. Now this raises a very important question. W takim razie nasuwa się bardzo ważne pytanie. if God is telling Hosea about the sin problem, Jeżeli Bóg mówi o Zaaszowi o problemie grzechu. Does God also describe for Hosea the plan of salvation? To czy Bóg również wytłumaczy Ozaaszowi jaki jest plan zbawienia? The answer is yes. I odpowiedź brzmi tak. Go back to chapter 2 Wróćmy teraz do rozdziału drugiego i look na verse 16 i spójrzcie na uh, wiersz 16 I think that's the verse in 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 your version, right? 16. Okay. So notice very carefully the language that God uses here. Zobaczcie jaki jaki język tutaj jest użyty. Go ahead and just read the verse. Mm -hmm. Dlatego teraz ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. This is fascinating. To, to niesamowite. Here is the Almighty Creator of the universe. Tutaj jest Wszechmocny Stwórca całego wszechświata. This is God. Tutaj Bóg. He is looking on the unfaithfulness of Israel. Patrzy na niewierność Izraela. And he says, I will do something about it. I mówi, ja coś zrobię z tym. What is God going to do? Tzaravi. He says, I will allure her to me. Mówi tak: ja ją przyciągnę do siebie. Now in your version in the Polish language, jak z tego co wiem, to w waszej Bibliach, w waszych Bibliach polskich, the word allure has a negative connotation, doesn't it? To ona przyciągnę w sensie zwabię ją. Ma trochę taki negatywny, taki negatywny odźwięk, prawda? Czy to jest bardziej negatywne to słowo zwabić czy pozytywne? It's usually negative, and this is also the case in English. I tak, zazwyczaj tak właśnie jest w tłumaczeniach i tak samo jest w angielskim tłumaczeniu. To allure means to entice. Żeby kogoś zwabić, to trochę tak jakby go oszukać, tak? But here, it is in a positive context. Ale tutaj chodzi o ten pozytywny kontekst tego słowa. Who is speaking here? God. It's God. Bóg Who is unfaithful in the relationship here?: Israel. Israel. and the whole human race.: What is God going to do? I co zrobi z tym? What are his options? He says, "I will allure her to me.": I want you to notice something. Chciałabym, żebyście coś tu zauważyli. Izrael i cała ludzkość tutaj jest pokazana jako ta kobieta. A Bóg siebie tutaj zobrazował jako kochanka, który jest w niej zakochany i próbuje ją znów zwabić. Chciałbym Wam zadać pytanie. Is there anybody here who has ever been in love? Raise your hand. Podnieście you ręce. better raise your hand if your no. wife is sitting next to you. Okay. So, if you have experienced love, A więc miłości, let me ask you another question. Is it possible for love to be forced or coerced? Czy jest to możliwe, żeby wymusić na kimś miłość, żeby przymusić kogoś do miłości? No. Możliwe, czy nie? Tak? To może w Polsce można przymusić do miłości. Ale na, nie na świecie, no dobrze. If suddenly I pull a gun from my pocket, Gdybym nagle wyciągnął pistolet ze swojej kieszeni. And I, point the gun at you, I bym go skierował na was. It is an of force or Oczywiście jest to pewien instrument, który ma za zadanie wywrzeć e, e, przemoc na Was.: and I say to you right mówię do was takim szalonym stand up. Co zrobicie? You will

taką broń w swoich rękach But what if in the next moment I the command Ale co jeśli chwilę później zmieniam nakaz Stand up. Sit down. Make me breakfast. Stań, usiądź, zrób mi śniadanie. So far you're cooperating. I dotychczas to wszystko wykonujecie. But then I point the gun at you. A potem na was and pistolę, I say right mówię, now, Teraz, w tej chwili, be my Bądź mój kumplem. Przyjacielem. Trust me. Zaufaj mi. Be loyal to me. Bądź mi wierny. Marry me. Wyjdź za. <laughs> well, actually, she's already married. Ja już mam męża, tak? And so am I. It's ja just mam an żonę. illustration. To tylko jest w celach, the point pokazać, is this o co mi chodzi? Chodzi I o to. I point the gun at your head, że celuję. Nawet I was. can control your behavior. I mogę w ten sposób kontrolować wasze zachowanie. Right? Prawda? Stand up, sit down, make breakfast. Stawaj, siadaj, rób śniadanie. But if I say trust me, love me, you can't. Ale jeżeli powiem zaufaj mi, kochaj mnie, to nie możecie tego zrobić. It's not simply that you won't Wy nie tylko, że wy tego nie zrobicie. As if you have a choice in the matter. Jakbyście mogli dokonać well, Oh maybe i, I will, maybe I won't. W sensie, no, może tak, może nie. Let me think about it. Pomyśl o tym. Give me a few minutes. Daj mi chwilkę na zastanowienie. Is it even possible for you to feel trust and loyalty and friendship with a gun in my hand to your head? Kojoto, czy to jest w ogóle możliwe, żebyście odczuwali no, zaufanie, miłość tak, jeżeli miałbym pistolet w swoim ręku i celowałbym na was. Is it czy to w ogóle jest możliwe? No, No nie jest to możliwe. Because, listen very carefully. Teraz posłuchajcie uważnie. miłość and force are mutually exclusive. I przymus za się wykluczają. They cannot occupy the same emotional space. Nie jest możliwe, żeby one... Razem um, te same emocje tworzyły. The chwili kiedy tylko próbuję wywrzeć na was przymus? Siłą. force, W tym właśnie momencie wasze serce zaczyna się zamykać i wycofywać. You, with a gun in my hand, you may lie to me. Jeżeli mam pistolet w ręku. Możecie mi skłamać, kocham cię, nie strzelaj. But you're lying. Ale będziecie kłamać. You are saying what you are told to say, but in your heart you cannot feel love for me. Mówicie to, co macie powiedzieć, ale w waszych sercach nie możecie odczuwać miłości względem mnie. We understand that love and force cannot go together. Rozumiemy, że przymus i miłość razem nie mogą iść parze. And this is because we are free moral agents. Men do not propose marriage to women with guns. Mężczyźni nie oświadczają się kobietom z pistoletami w rękach. Why not? Dlaczego? Seems like it would save a lot of time. Może by dużo But we understand in our hearts. Rozumiemy dobrze w naszych sercach. The love cannot be forced. Że miłości nie można wymusić? Yes? Prawda? But why can't it be forced? Dlaczego? Because we are free moral agents. Dlatego że jesteśmy wolni. God knows this. i Bóg to wie. He made us like this. Sprawił nas w ten sposób. God is the one who designed our psyches, our psychology and our emotions. To Bóg Stworzą naszą psychikę, nasze emocje. so in the text God says A więc w tekście Bóg mówi: Jesteś niewierny. You are sinners. Jesteście grzesznikami. rebelled against me. Zbuntowaliście się przeciwko mnie. I will save you. Ale ja ciebie uratuję. How will I save you? W jaki sposób? Not with force? Nie przymusem. Nie zmuszaniem, nie będzie żadnej manipulacji. will allure Ja ciebie przyciągnę do siebie. What Co to znaczy przyciągać? A w języku angielskim istnieje kilka synonimów na to słowo. To allure means to attract. jeżeli mówimy, że kogoś przyciągamy, to znaczy, że Jesteśmy dla tej osoby atrakcyjni. It is the exact opposite of force. Czyli jest to dokładnie przeciwieństwo przymusu. It means you see something. To znaczy, że widzisz coś. I'm sitting on the sofa. Tak jak ja tam siedzę na tej kanapie. I look across the room. Patrzę i widzę. She enters the room. Ona wkracza do pokoju. There is a voluntary action. I nagle dzieje się coś, co wynika z mojej wolnej woli. Ja wstaję i zaczynam iść. Nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Czuję się do niej przyciągnięta. Patrzę na swojego syna. To, mój, to jest mój chłopak, to mój syn. And I, know that I, love him. I wiem, że go kocham. Nie dlatego, że muszę go kochać. No nie dlatego. Ale because Dlatego po prostu że chcę. I'm free. Jestem wolny. Robię rzeczy dla niego. I do Tak samo jak dla moich córek i dla mojej żony. I dla moich przyjaciół. dlatego, because i must, nie dlatego, że jestem do tego zmuszony. Nie dlatego, że są jakieś kary. Ani, there are rewards, ani nawet jakieś nagrody. Even if one of their lives is in danger I gdyby któryś z nich miało życie zagrożone. I remember very clearly an experience. Przypomina mi się pewne doświadczenie. In which my daughter, When she was just about 14 years old, she called me from a store, from a mall. And she said, Daddy, I am afraid to go outside. Because it is dark. And everybody is gone. And my car is parked far in the back. I tam jest jakiś facet, który tam stoi next to my car Przy moim samochodzie. I nie wiem, co mam zrobić. Ja jestem jej tatą. Co myślicie, co zrobiłem? Yeah, I immediately said to her. Natychmiast jej powiedziałem. Leah, you remember the karate I taught you? Leah, pamiętasz te ruchy karate, które ci nauczyłem? Go out to your car and fight him. Idź do samochodu i pobij tego faceta. Is that what I said? Czy tak powiedziałem jej. No. no i nie. said leah wait in the store do not leave Lia, sklepie, nie and i got in my car and i drove as fast as i could and i escorted her to her car I Nie dlatego, że byłem przymuszony do tego. Nie dlatego, że musiałem to zrobić. Ale dlatego, że chciałem to zrobić. Why? Dlaczego chciałem? Because she's my daughter and I love her. to moja córka i ja ją kocham. God is speaking to us in this kind of language. I Bóg do nas mówi właśnie używając takiego języka. are sinners. Mówi wy jesteście grzesznicy. Zbuntowaliście się przeciwko mnie. will Ale ja was uratuję. will not Ale nie będę was ratować poprzez przymus. I will allure you, I will attract you, I will draw you back to myself. What is the power that God is using? is the power of attraction, the power of love think this through for a minute the most powerful person in the universe. potężniejsza istota we wszechświecie God Bóg jest to jedyna istota która mogłaby nas zmusić do czegoś i wyszłoby to wszystko na sucho tak nikt by nie wyciągnął jakichś konsekwencji w stosunku do niego He simply chooses not to. Ale on wybiera nie postępować w ten sposób Look at verse Zobaczcie at 18 chapter two, verse 18 Rozdział drugi, wers 18. Amazing. To jest niesamowite. Verse 18. W owym dniu mówi Pan, powie do mnie, mężu mój, i nigdy już nie powie do mnie, balu mój. In my version it says this w mojej wersji mówi tak. God says in that day when I allure you, Bóg mówi tak, w tym dniu, w którym ja ciebie przyciągnę. you will call me, oh, my husband. Ty powiesz do mnie, oh, mój mężu. You will no longer call me master. Nie będziesz więcej już nazywać mnie panem. In this verse, there is a contrast. You did very good there. Oh, you, that was good, okay. So in this verse, there is a contrast between two kinds of relationship. W tym Marriage małżeństwo and slavery. i niewolnictwo and God says i bóg mówi I want a relationship with you that is more like marriage ja chcę mieć z tobą taki związek który odzwierciedla bardziej małżeństwo like slavery a nie niewolnictwo When I allure you, when I show you my love, kiedy ciebie przyciągnę i objawię ci swoją miłość, you will no longer relate to me as a master, to ty już więcej nie będziesz mnie postrzegać jako pana. You will begin to relate to me as a husband, będziesz wtedy postrzegać mnie jako męża. Now I asked you a question last night. A w zeszłej nocy zadaję wam pytanie. Czy jest jakaś różnica pomiędzy niewolnictwem a małżeństwem? some of you sure. Niektórzy z was nie byli do końca pewni. I'm going to give you another opportunity. Ale dam wam jeszcze jedną szansę. Is there a difference between slavery and marriage? Czy jest różnica pomiędzy niewolnictwem a małżeństwem? Yes, there is a difference. What is the difference? Oczywiście, jaka jest ta różnica? What are some of the characteristics of slavery? Jakie mamy tutaj cechy niewolnictwa? Coercion. Oczywiście przymus. What else? Co um, jeszcze? being subject to someone. Ja yeah, being subject. What's the motive? Jak, jak, jaka motywacja towarzyszy temu? Jeśli ja jestem niewolnikiem, a ty jesteś moim panem, what motivates me to, do what you tell me? to co mnie motywuje do tego, żeby robić to, co mi nakazujesz? Fear. Fear exactly. Oczywiście, strach. Fear of what? Strach przed czym? Przed czym? Uh. Against, you know, being punished. Yeah, punishment, Oczywiście przed karą, przed bólem. Teraz przemyślcie to. I jeżeli mnie motywuje strach, self-centered. No to ja jestem wtedy skupiony My na samym siebie. Is for me. Się o siebie. I tylko tak może być, że chodzi o niewolnictwo. So, what are the characteristics of a good marriage? Dobrze, I say a, a good marriage. A jakie są cechy Ma, myśli dobre what are the characteristics? Jakie są cechy? Last night, when I was visiting with Jessica and her husband Martin, is his name Martin? Yes. Is that right? Uh, kiedy w z Jessica I, jej mężem Marcinem, I was asking them questions about their relationship. Zadawałem im pytania na temat ich związku. Od ilu jesteście małżeństwem? Jak się poznaliście? I powiedzieli coś bardzo ciekawego mi. Uśmiechali się do siebie i powiedzieli: My naprawdę się bardzo lubimy. Also we love each other, but we like each other. Oczywiście kochamy się, ale przede wszystkim się bardzo lubimy. And Martin said I Sometimes we hate each other. Martin powiedział: Czasami się nienawidzimy. But then we like each other again. <laughs> ale potem znowu się lubimy na nowo. This is the sign of a healthy relationship. I to pokazuje zdrowy związek. Not the hate. Nie, nie to to nienawiść oczywiście. But the like. Ale to lubienie. Się. Now in your language is there Czy w języku polskim jest różnica pomiędzy miłością a lubieniem like? się? Yes. yes. If my wife says to me tai, I love you. Jeżeli moja żona mi powie słuchaj Ty, kocham cię. been married for many years. Od lat jesteśmy już małżeństwem. She has told me many times I love you, and I have told her many times I love you. But my wife is a very, very good Christian girl. She has to love me. The Bible says, love your enemies even. Right? So she loves me. But. It is so beautiful when she says I like you. Ale to jest takie świetne kiedy ona mi mówi lubię cię. It's a different dynamic. Jest to coś zupełnie innego. So when God says, a więc jeżeli Bóg mówi I will allure you. I cię, will attract you. Przyciągnę cię do siebie. Nie będę cię zmuszać. No coercion. Żadnej siły nie będę. No Żadnej manipulacji. No pressure. Żadnej presji. Just beauty. Po prostu piękno. Attraction. Piękno, które przyciąga. Miłość. And then when you come to me. Because because of my love for you, Kiedy ty przyjdziesz do mnie z powodu mojej miłości dla ciebie, God says you will no longer call me master, rather you will call me husband. Bóg mówi już dłużej nie będziesz mnie nazywać panem, ale zamiast tego nazwiesz mnie mężem. You will have a paradigm shift. Zmieni się coś w twoim umyśle. You will begin to love me because of my great love for you i zaczniesz mnie kochać dlatego że ja ciebie tak bardzo kocham. W niewolnictwie motywem jest to co motywuje to jest strach. W dobrym małżeństwie to co motywuje małżonków to jest miłość. So God says in verse 20 21 a więc Bóg mówi w wierszu I think 21 and 22 21 i 22. I will betroth. Mm -hmm. Is that okay? I zaręczę się z tobą na wieki. I yeah? Yes. I zaręczę cię z sobą na wieki. Zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności, i poznasz Pana. Isn't this beautiful? to nie jest piękne? This is God. To jest właśnie Bóg. The sovereign, Almighty Creator of the universe. Wszegopotężne stwórca całego wszechświata. And what is He doing? I co on tutaj robi? What is He saying to us? Co on mówi do nas? He's on bended knee. On jest jakby na kolanach i błaga nas. And He has His arms outstretched. I ma wytrzymany taranze. What do we call this? Jak my takie coś nazywamy? A proposal. To zupełnie jak oświadczyny. Will you marry me? Weź za mnie. Is God? Tak jest Bóg. Will you marry me? Weź za mnie. I will betroth you to me. Ja za sobą. i will be faithful to you Będę Ci. i will treat you with fairness and righteousness Będę i will be merciful to you in your failures Będę łaskawy, kiedy coś Ci się nie and then what does he say I co dalej mówi? in verse 21 22, w 22 and you will know the lord Poznasz Pana. Now, I don't know what it says in your version. Is the word know in your version, does it mean knowledge? Mm -hmm. what, is the, what is the word in Polish? Yeah, it does mean knowledge as well, but also experiential. Oh, experiential, okay. What is the word? How do you say the word? Experiential? No, I know how to Poznać. say experiential. Poznać. What? Poznać. I won't attempt that. Nie, okay. nie będę próbował taką bym mówić. The word in English. Ale to słowo po angielsku. Is a very intimate word. To jest słowo, które również pokazuje pewną intymność. Do you know where it comes from? Wiecie skąd kąt to słowo się bierze? The first time in the Bible. Pierwszy raz, gdzie to słowo jest używane w Biblii. All the way back in Genesis. To jest Księże Rodzaju, w pierwszej książce Chapter 4 w czwartym rozdziale Verse i w wierszu pierwszym. The Bible says, I Biblia tam pisze, Adam poznał swoją żonę Ewę i ona zaszła w ciążę, po czym urodziła dziecko. To jest to właśnie słowo, które Bóg używa. To jest describing the intimate relationship between a husband and a wife. That results in having a child. to słowo opisuje tą intymną relację pomiędzy mężem a żoną it's którego very, efektem jest potem dziecko it's very strange why would god use this word to jest bardzo niezwykłe dlaczego bóg używa właśnie takiego słowa again it is a biblical parallelism oczywiście mamy tu znów paralelizm biblijny this is to comparable to this porównujemy z tym if we understand this we will also understand this. Jeżeli zrozumiemy to, to również zrozumiemy to. Adam poznał swoją żonę, ona zaszła w ciążę i potem porodziła. Marriage, intimacy. Małżeństwo, intymność and sexual union. i nawet związek seksualny. Jest to najbardziej intymna relacja, jaką dwie osoby mogą doświadczyć. And God takes the same word. I Bóg bierze to samo słowo. he makes a parallel, które opisywało tamtą sytuację i robi coś podobnego tutaj. A spiritual or theological comparison robi pewne porównanie takie duchowe, takie teologiczne. To Mówi tobie i mnie. Nie chcę dominować czy panować Nie chcę, żebyś był moim niewolnikiem. I don't want Nie chcę cię kontrolować. Ja pragnę mieć z tobą intymność. Spiritual intimacy, duchową intymność. Relational intimacy. Taką intymność, która dotyczy naszych relacji. I want a connection with you that is grounded in love, not in force. Chcę być z Tobą związany taką więzią, która zasadza się na miłości, a nie na przymusie. I want a relationship with you, that removes fear. Pragnę taki związek z Tobą, który odsunie strach na bok. And puts love in its place. I na to miejsce pojawi się miłość. Chciałbym wam zadać pytanie. How many of you want to go to heaven? Ilu z was chce być w niebie? Either when you die or at the second coming. Albo kiedy już odejdziecie z Anybody? tego świata, albo już przy drugim przyjściu Chrystusa. Okay, almost everybody. No dobrze, prawie każdy. How many of you do not want to go to hell? Ilu z was nie chce być w piekle? Nawet to adventystyczne pieko jest naprawdę kiepskie. Only a few of you? Tylko paru z was? I think, I think all of us can relate. Myślę, że każdy z nas rozumie, tak? Let me ask you a question. Kolejne pytanie. The fear of hell, on the one hand. Strach przed piekiem. Po jednej stronie and the rewards of heaven on the other hand. też nagroda bycia w niebie na drugiej. Yes, I want to go to heaven. No, tak ja chcę tam być. No, I don't want to go to hell. Nie, nie chcę być w piekle. But listen very carefully. Ale posłuchajcie uważnie. If those are the motives that are driving my relationship with God. Jeżeli to są powody, które jakby przyciągają mnie do Boga. Then it is very shallow. To są to bardzo płytkie powody, dla których chcę mieć z nim jakąś relację. It is centered on me. Dlatego że te powody skupiają się wokół mnie, not him. a nie na nim. I'm not in love. Ja wtedy nie jestem zakochana. God is just a means to an end. Bóg po prostu staje się pewnym środkiem osiągnięcia celu. God is like a vending machine. Tak jak taka maszyna, która wydaje napoje. You put in the coins and you get the goodies wkładasz tam jakieś monety i dostajesz towar fear to, to nie strach przed piekłem ani pragnienie nieba powinno być tym co nas motywuje. only one Jest tylko jedna rzecz. That is worthy of the beauty of Która warta jest piękna Bożego charakteru. love. I tą rzeczą jest miłość. Imagine. Się. You are sitting on a sofa. <coughs> and the door is opening and closing. And everything the world has to offer is parading before you. But then, one more time, the door opens. And the most beautiful person in the world, in the universe, walks through the door. I najpiękniejsza osoba na świecie, a nawet na całym wszechświecie, wchodzi przez te drzwi. I to jest Jezus. Pomódlmy się. Father in heaven. Ojcze, który jesteś w niebie. Dziękuję Tobie za Twoją wielką miłość. Dziękuję, że nie jesteś Bogiem, który przymusza dziękuję za twoje oświadczenie. mówimy tobie tak tak panie przyjmujemy twoją miłość w imieniu Jezusa amen.